Hej kochani, dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy. Będzie to haul z miesiąca sierpień, tylko i wyłącznie ubrania i dodatki. Także wiem, że bardzo lubicie takie filmiki na moim kanale. Staram się je pokazywać, te moje nowości zakupowe. Ja również lubię oglądać takie filmiki. W tym miesiącu nie zakupiłam jakoś dużo rzeczy. Miałam plany kupić coś tam jeszcze innego, ale jakoś tak to niezbyt wyszło. Więc po prostu pokażę Wam takie standardowe zakupy, co kupiłam w tym miesiącu. Może zacznę od spódniczek, bo kupiłam jej aż dwie. Pierwsza to jest taka zwykła, czarna, klasyczna spódniczka z Handemu. Z tyłu ma taki suwaczek. Jak widzicie, jest ona tutaj na gumkę. Jest rozkloszowana tak na linii A. Ja bardzo lubię takie spódnice. Moim zdaniem one najlepiej wyglądają na mojej sylwetce, ponieważ tutaj jestem szersza w ramionach i troszeczkę muszę w takim razie poszerzać biodra. Jest ona, przepraszam od razu, że jest pognieciona, ponieważ no, wyciągnęłam ją dopiero tam z walizek i w ogóle nie zdążyłam jej wyprasować, ale to nie jest ważne. I ona jest bardzo wygodna, bardzo fajnie pasuje do różnych stylizacji, także taka klasyczna spódniczka, której potrzebowałam, której nie miałam, więc jestem bardzo zadowolona z tego zakupu i kosztowała około 60-70 zł, coś takiego, także niedrogo. Jeśli macie ochotę na taką spódniczkę, naprawdę polecam przejście do Handemu, bo bardzo, bardzo fajna i też się aż tak bardzo nie gniecie, jak widzicie. Nawet można byłoby ją tak delikatnie przeprasować i założyć nawet bez prasowania. Uważam, że też by jakoś to uszło. Tak ona wygląda. Kolejną spódniczką jest to spódniczka już w takim bardziej intensywnym kolorze w czerwieni. Również jest ona taka rozkloszowana. I dołączony został do niej pasek, kupiłam ją w New Looku, już Wam powiem ile ona kosztowała. Kosztowała 59 zł, czyli za 6 dyszek uważam, że też spoko. No i bardzo, bardzo lubię właśnie na tej linii A rozkloszowane spódnice, bardzo wygodne, nie tylko na lato, uważam, że też mi się przyda później. Wydaje mi się, że jest ona nieco dłuższa niż ta z Handemu. Ten pasek jakoś mnie tak bardzo nie przekonywał, ale myślę, że czasem można go założyć i chyba będzie fajnie wyglądała. Także widziałam jeszcze w Handemie różne takie spódnice na linii A rozkoszowane, tylko że z takimi różnymi wzorkami. No a tak to nie bardzo bym wiedziała, jak to połączyć, tylko moim zdaniem do czarnych bluzek albo zwykłych jakieś tam by pasowało. A tutaj mogę jakąś sprintami, jakąś zwykłą czarną, także tutaj mogę sobie troszeczkę poszaleć tak również w tej czarnej, więc moim zdaniem lepiej inwestować w takie klasyczne kolory, a nie jakieś tam ze wzorami, ewentualnie na promocji można coś takiego kupić, także tak. Kolejnym sklepem będzie to sklep Bershka, jeśli się nie mylę, tak. I przepraszam od razu, że to jest pognieciony. No ale jeszcze to było kupione na końcówkach go sprzedaży. Będzie taka szara, zwykła sukienka. Na gumeczce też również troszeczkę rozkloszowana i przykuł mnie tutaj taki ciekawy wzór na dekoldzie. Tutaj są takie koraliki. Tutaj ma takie dziury. Niestety nosiłam tą sukienkę, jak miałam warkocza i tutaj mi się zaczepiało po prostu włosy. Strasznie to było niewygodne, no ale co chciałam o niej powiedzieć. Nie mam za bardzo dużo sukienek. Bardzo lubię sukienki nosić, jak mi się nic nie chce, tak po prostu zarzucaj, bo uważam, że no, sukienki niczym się tam bardzo nie charakteryzują takim ciekawym, a ze spódnicami wiadomo, można trochę poszaleć, podokładać różnych innych rzeczy, zawsze strój się zmieni, a zawsze jak noszę sukienkę, mam wrażenie, że zakładam na siebie to samo. Także wybrałam tą sukienkę i ona była na promocji, kosztowała około 37 zł, także cena jak za bluzkę, a nawet bluzki za tyle nie kupię, także postanowiłam sobie zakupić, bo mówię, czasem warto. Także jest taka bardzo wygodna, taka letnia akurat. I w tym samym sklepie kupiłam sobie naszyjnik. Pokazywałam już go na Instagramie, na moim Facebooku. Ma napis Glam. Wiem, że niektórym może się w ogóle on nie podobać, bo jest taki dosyć duży i w ogóle może być, wydawać się dziwny, ale ja lubię takie dziwne rzeczy i jeszcze ten napis po prostu, wszyscy się śmieją, że jeszcze brakuje mi takiego naszyjnika z napisem Paula i by było super, ale Glam, jak wiecie, nie mogłam przejść koło tego obydnie i kosztował około 40 zł. W tym miesiącu postanowiłam również zakupić coś, na co czaiłam się już dawno. Są to czarne trampki Converse. Jak wiecie, ja mam dużo par Converse'ów. Bardzo je lubię. Miałam już czarne, niestety mi się rozwaliły. W sumie się nie dziwię, bo chodziłam w nich bardzo długo i kupiłam je w Warszawie na Chmielnej.
Bardzo polecam taki sklepik, nie pamiętam w sumie jak on się tam nazywa, ale tak jak normalnie konwersy kosztują 250 zł, to zapłaciłam za nie 200, także bardzo fajnie. Weszłam do sklepu, nawet już powiedziałam jaki chcę rozmiar, że chcę 40, nawet ich nie mierzyłam, bo jak wiecie już mam tyle tych par konwersów moich ukochanych butów, bardzo wygodnych. No niby się na moich nogach też rozwarają szybko, ale noszę je praktycznie cały czas, także nie żałuję w sumie pieniędzy na to i tak jak mówię, no próbowałam kupować inne trampki niestety były na mnie niewygodne, także konwersy pozostaje im wierna. No i pod koniec pokażę Wam parę prezentów, które dostałam od mojej cioci z Londynu. I będą to może case. Jak wiecie, bardzo, bardzo lubię nosić case na mojego iPhone'a i tutaj pokażę Wam ich aż 3. Wszystkie są z Primarka. Pierwszy jest to taki case bardzo fajny, bardzo efektowny, z ćwiekami. Tutaj takie spike, takie jest też nieodstające. Jest niestety taki minus, że już jeden mi odpadł. Tutaj troszeczkę one się przecierają, no ale co chcieć za jakieś tam śmieszne pieniądze, takie case'y. I tutaj ma takie jety poprzyczepiane. Bardzo fajnie, efektownie wygląda ten telefon, także moim zdaniem super. Kolejny case będzie taki właśnie z samymi jetami. U mnie jest czarny. A jeszcze go nie nosiłam, także zobaczymy jak on będzie się sprawdzał. No i następny jest taki już kolorowy, również już go nosiłam, nawet jest ok, nawet się tak bardzo jeszcze nie porysował. Nie wiem, może jak zakupię jeszcze parę różnych innych case'ów, to może Wam zrobię taki oddzielny filmik na temat mojej kolekcji case'ów. Jeśli byście byli chętni zobaczyć coś takiego, to napiszcie, może coś takiego zrobię. Pokażę tak teraz dodatkowo, bo już wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać, się skończyły. Pokażę Wam jeszcze, że dostałam Vogue'a brytyjskiego od mojej cioci. Bardzo, bardzo fajna gazeta, ponieważ podoba mi się, że jest jeszcze do tego dodatek z wybiegów, The Catwalk Edit. I tutaj mamy trendy na jesień, zimę 2013. Także można sobie tak przejrzeć szybciutko. No i co? I to by było na tyle. Jak widzicie, nie było tych zakupów aż tak bardzo dużo, ponieważ jakoś takich bardzo w sumie nie planowałam. Chciałabym kupić jakieś bluzki, to na pewno, więc jeśli znacie jakieś fajne bluzki, gdzie mogę coś kupić, bo ostatnio nic nie mogę znaleźć, potrzebuję jeszcze też jeansów, ale już tak w sumie jedne znalazłam z takim wyższym stanem, pokazywałam Wam zdjęcie na Facebooku, także może je kupię, zastanawiam się jeszcze nad nimi. I co? Napiszcie koniecznie na dole, czy Wam się coś podobało z tego, czy lubicie takie rozkloszowane spódnice. Jeśli jeszcze gdzieś takie widzieliście, to mi napiszcie koniecznie, bo naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Także czekam na Wasze komentarze, co Wam się udało w tym miesiącu upolować. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!